Cześć, witam na kanale Anton Light. Dzisiaj to jest 9 listopada. Na blogu farmingowym ukazał się artykuł dotyczący konsolowych slotów, zatytułowany, i tutaj uwaga, bo tytuł jest dosyć długi: potrzebujesz więcej slotów? Zwiększyliśmy liczbę miejsc w konsolach o 300%, a także zmniejszyliśmy użycie. Tak więc, co możemy przeczytać w tym materiale? Dobra wiadomość dla wszystkich grających na konsolach, niezależnie od tego, czy grasz na PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One czy Xbox Series S albo X. Zwiększyliśmy liczbę dostępnych slotów, oznacza to, że na farmie możesz mieć jeszcze więcej pojazdów, narzędzi i innych przedmiotów, i to dużo więcej. Tak więc, czym w ogóle jest slot? O tym, czym jest slot, nie wiedzą osoby, które grają na PC. Tak więc, grając na konsoli w Farming Simulator, każdy pojazd lub narzędzie wykorzystuje określoną liczbę tak zwanych slotów. Limit slotów jest definiowany przez konsolę. Dlaczego tylko konsolę? Jak wiecie, każdy komputer jest inny. Ilość elementów, które może obsłużyć komputer, jest indywidualna, ale technicznie naprawdę nie ma ograniczeń, jeśli komputer jest po prostu wystarczająco mocny. Na PC sloty są obsługiwane głównie przez pamięci RAM. Inaczej jest w przypadku konsol, ponieważ nie można ich ulepszać. Każda konsola ma limit slotów, który określa z góry, ile pojazdów, narzędzi i innych przedmiotów w grze może być przetwarzanych jednocześnie. Farming Simulator 22 Giant starał się, aby wszystko było wydajniejsze, jeżeli chodzi o sloty. Nawet na starszych konsolach, tych starszych generacji. Przede wszystkim w Farming Simulator 22 dostępnych jest więcej slotów ogólnie w porównaniu do Farming Simulator 19. Nawet na starszych konsolach typu PlayStation 4 czy też Xbox One. Po drugie, nie tylko zwiększyliśmy ilość dostępnych slotów, ale również zmniejszyliśmy zużycie slotów na różne przedmioty, co jeszcze bardziej zwiększa liczbę przedmiotów, które wasze konsole mogą obsłużyć. Podobnie jak poprzednio, jeśli kupisz tą samą maszynę lub narzędzie więcej niż raz, każda dodatkowa będzie wymagać tylko jednego slotu. Czyli ten mechanizm, jaki znamy z wcześniejszych wersji farminga, jest tutaj zachowany i on jest spoko. O ile zwiększona została ta ilość slotów, tak jak było w tytule, o 300%, nawet do 300%. Jak widać, Farming Simulator 19 na konsolach starej generacji miał dostępnych 1299 slotów. Farming Simulator 22 na tych samych konsolach zyskał ponad 100%, co zaowocowało 2749 slotami na PlayStation 4 i Xbox One. W przypadku konsol nowej generacji, czyli na przykład PlayStation 5 albo Xbox Series, no i tam X czy X, X czy S, zawsze mi się to myli, zwiększyliśmy go do 300%, co oznacza 5155 slotów, które są obecnie, które są dostępne na tych platformach. Czyli to naprawdę ten skok jest niesamowicie duży. Ale tak naprawdę to jeszcze nie wszystko. Wykorzystanie slotów jest w tym momencie do 70% wydajniejsze. Bardziej efektywne wykorzystanie slotów pozwala na jeszcze więcej dostępnych przedmiotów na twojej farmie. Spójrzmy na przykład na klasa Axiona 900 TT. Zmniejszyliśmy wykorzystanie slotów o 70%. Zamiast 40 slotów Farming Simulator 19 wykorzystuje tylko 12 slotów Farming Simulator 22, czyli naprawdę duża różnica. Zmniejszyliśmy również wymagane miejsce na różne pojazdy i narzędzia. Na przykład FendVario Farming Simulator 22 wykorzystuje około 40% mniej slotów. Jednak nie wszystkie z nich, z tych maszyn w Farming Simulator 22, mogą skorzystać na znacznej redukcji wymagań dotyczących slotów, ponieważ zależy to
od maszyny. Bardzo fajny artykulik. Cieszę się bardzo, że wreszcie na farmingowym blogu ukazuje się artykuł, który pewne zagadnienie dotyczące Farming Simulator 22 tłumaczy bardzo dokładnie, z podanymi liczbami, porównuje starą wersję Farminga do nowej. Tak więc cieszę się bardzo. Z mojej perspektywy jako gracza PC, tutaj nawet nie zwracałem aż takiej dużej uwagi na te 300%. W przypadku nowej generacji konsol, no bo tu jest oczywiste, tutaj wzrost tej liczby slotów wynika z tego, że po prostu konsole nowej generacji są o wiele bardziej wydajne w porównaniu do starszych konsol. Największe wrażenie zrobił ten skok 100% w przypadku właśnie starych konsol. Tutaj jest pokazane ten progres w stosunku do Farming Simulator 19, bo rzeczywiście ten przyrost tych slotów wynika tylko i wyłącznie tak naprawdę z tego, że w tym aspekcie gra jest ulepszona, bo konsole, tak jak były starszej generacji, miały jakąś tam wydajność, tak i w przypadku Farming Simulator 22 mają również taką samą wydajność. Dobra, będę kończył ten artykuł. Jeżeli ktoś, kto ogląda ten artykuł, mój materiał, sorry, gra na konsolach, to proszę o komentarze właśnie tych osób, które grają. Jak wy widzicie te zmiany w ilości slotów w przypadku Farming Simulator 22? Pozdrawiam, Anton.